Zauważmy, że mamy układ jednoronny równań różniczkowych liniowych, czyli układ postaci y1' równa się a1,1 od ty1 plus tak aż do a1n od tyn i tak aż do yn' równa się an1 od ty1 plus aż do ann od tyn. Załóżmy też, że funkcje φ od t i ψ od t są różnymi rozwiązaniami tego układu równań. Wówczas każda kombinacja liniowa tych rozwiązań też jest rozwiązaniem tego układu równań. Czyli inaczej, alfa dla każdych alfa i beta należących do liczb rzeczywistych, funkcja alfa razy φ od t plus beta razy ψ od t też jest rozwiązaniem tego układu jednorodnego równań różniczkowych liniowych na pewnym przedziale. Teraz mamy taki przykład. Mamy układ liniowy jednorodny równań różniczkowych y' równa się minus 1, 1, minus 4, minus 1 razy y. No i po rozwiązania φ od t równa się e do minus t razy minus 2 sinus 2t, cosinus 2t. I psi od t równe e do minus t, 4 sinus 2t, minus 2 cosinus 2t. W poprzednim filmie sprawdzaliśmy, że te dwa rozwiązania, no rzeczywiście są rozwiązaniami tego układu równań. Teraz chcemy, wykorzystując nasze właśnie twierdzenie tutaj o kombinacji liniowej rozwiązań, sprawdzić, które z podanych czterech przykładów również są rozwiązaniami tego układu równań. Więc no wiemy, że jeśli φ i ψ są rozwiązaniami, no to dowolne alfa φ plus beta psi dla dowolnych liczb rzeczywistych alfa i beta też będą rozwiązaniami. Pytanie, czy możemy uzyskać taki wynik. Czyli tutaj, czyli to wyrażenie to by było po prostu alfa razy e do minus t razy, no i tutaj to wyrażenie minus 2 sinus 2t cosinus 2t plus beta razy e do minus t, 4 sinus 2t, minus 2 cosinus 2t. To ja bym to zapisał inaczej. Ja bym w ogóle e do minus t wyciągnął przed nawias, a tutaj wymnożył i tu by się nam zrobiło alfa minus, o inaczej, minus 2 alfa sinus 2t, tutaj by było plus, tutaj by było alfa cosinus 2t i do tego dodajemy drugi wektor, czyli 4 beta sinus 2t i minus 2 beta cosinus 2t. To my to możemy teraz dać w jeden wektor i jeszcze bardziej sobie uprościć. E do minus t i tutaj u góry możemy sinus 2t wyciągnąć przed nawias, a w nawiasie zostanie minus 2 alfa plus 4 beta. A u dołu możemy cosinus 2t wyciągnąć przed nawias i w nawiasie zostanie alfa minus 2 beta. Ok, więc w takim razie no nasze rozwiązanie, pytanie, czy nasze tutaj ten kandydat jest takiej postaci. Czyli pytanie, czy e do minus t razy 2 sinus 2t i minus cosinus 2t jest równe e do minus t razy, no to wszystko, sinus 2t minus 2 alfa plus 4 beta i cosinus 2t alfa minus 2 beta. Po pierwsze, e do minus t jest zawsze różne od zera, więc możemy przez nie podzielić i dostajemy tak naprawdę, że góra musi być równa górze, a dół dołowi. 2 sinus 2t musi być równe sinus 2t razy minus 2 alfa plus 4 beta. I tutaj minus cosinus 2t musi być równe cosinus 2t alfa minus 2 beta. I to jest ważne założenie, to ma być dla wszystkich t. Więc no, dla wszystkich t, no to z reguły sinus 2t nie jest równy 0, ani cosinus 2t nie jest równy 0, więc możemy przez to podzielić i dostajemy już prościutki układ równań. Minus 2 alfa plus 4 beta równa się 2.
Alfa minus 2 beta ma być równe minus 1. No dobra, podzieliłbym jeszcze to pierwsze przez minus 2 i dostaniemy, że tak naprawdę alfa minus 2 beta ma się równać minus 1. No i tak, to jest prawda, to możemy bez problemu, znaczy dostajemy tak naprawdę układ tożsamościowy, więc bez problemu znajdziemy jakieś alfa i beta, dla których to będzie prawda. Na przykład beta może być równa 0, a alfa wtedy może być równa minus 1. I dla takich właśnie wyrażeń no mamy to, co rzeczywiście chcemy. Widzimy, jak tutaj za alfę wstawimy minus 1, to te znaki się tutaj zmienią w tym pierwszym wektorze i dostaniemy dokładnie to, co tutaj. No a jak beta będzie wtedy bez 0, to znika i nie jest problem. No dobra, no i na podobnej zasadzie możemy pozostałe rzeczy sprawdzać. Na przykład w tym drugim przykładzie mielibyśmy, że cosinus 2t musiałoby być równe temu górnemu, czyli sinus 2t razy ta minus 2 alfa plus 4 beta. Minus 2 alfa plus 4 beta. No i musielibyśmy też mieć, że 3 sinus 2t musiałoby być równe, tutaj jest cosinus 2t alfa minus beta. Cosinus 2t alfa minus beta. No i to ma być prawda dla wszystkich t należących do liczb rzeczywistych. I tu właśnie jest problem, bo sobie to pierwsze możemy podzielić przez sinus 2t i dostaniemy, że kotangens 2t musiałoby być równe minus 2 alfa plus 4 beta. Nie ma opcji, no kotangens 2t może być dowolną liczbą rzeczywistą, natomiast minus 2 alfa plus 4 beta, no dla każdej alfy i bety to jest jakaś określona liczba. Nie ma opcji, żeby dla każdego t to było równe, więc to nie da się tego przedstawić jako kombinacji liniowej tych dwóch rozwiązań. Dla pewności można by sobie jeszcze w tym momencie podstawić to rozwiązanie do naszego układu równań i sprawdzić, czy rzeczywiście nie jest jego rozwiązaniem. Natomiast to już, żeby nie przedłużać tego filmu, to już zostawiam oglądającym do sprawdzenia. Dobra, teraz dla trzeciego mielibyśmy, że sinus 2t musiałoby być równe sinus 2t razy minus 2 alfa plus 4 beta, bo to jest pierwsza współrzędna tego naszego potencjalnego rozwiązania, a 3 sinus 2t, nie, jak tam jest, trzecie to jest 4 cosinus 2t, 4 cosinus 2t, tutaj jedna poprawka, tutaj miało być alfa minus 2 beta, w tym nawiasie drugim, no właśnie mieliśmy cosinus 2t, alfa minus 2 beta, o możemy tu wcześniej zobaczyć. No i właśnie, i tutaj też musiałoby być równe cosinus 2t alfa minus 2 beta. Tak, czyli jak podzielimy sobie, no to dostaniemy, że minus 2 alfa plus 4 beta musiałoby być równe 1 i alfa minus 2 beta musiałoby być równe 4. No jak to pierwsze równanie podzielimy przez minus 2, to dostaniemy alfa minus 2 beta musiałoby być równe minus 1 druga. No i to jest sprzeczność. To jest układ, który może być albo tożsamościowy, albo sprzeczny. No i tożsamościowy był tylko właśnie w tym jednym przypadku, gdzie po prostu właśnie alfa, gdzie mieliśmy odpowiednie współczynniki, ten wyrazy wolne. No tutaj nie mamy, więc to nie będzie rozwiązaniem. No i ostatni przykład, 0,0. To akurat jest najprostszy przykład, bo po prostu alfa równa się 0, beta równa się 0 i wtedy to się wszystko zeruje i rzeczywiście dostajemy 0,0, czyli 0,0 jest rozwiązaniem tego układu równań różniczkowych liniowych, jednorodnych. No zresztą dla każdego układu równań różniczkowych wektor stale równy 0 będzie rozwiązaniem układu jednorodnego. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i
i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.